Niektórzy ludzie, kiedy mają wolną chwilę, biorą do ręki dobrą książkę. Znacznie więcej zasiada do filmu albo idzie do kina. Jest też garstka takich, którzy poznali, jak wielką moc doznań może dostarczyć człowiekowi gra. Począwszy od emocji, a skończywszy na przeżyciach fabularnych rodem z najlepszego bestsellera czy dzieła kinowego. Taką grą niewątpliwie jest i był Assassin's Creed, który w kinowym stylu przekazuje nam swoją wysublimowaną fabułę i świat, który oczarowuje i wciąga bez reszty. Zatem jak prezentuje się najnowsza gra Ubisoftu, Assassin's Creed Revelations? Most city in Europa has a skyline quite like this. Well, to be precise, that is Europa. That is Asia. Ah, some borders even the Ottomans cannot move. Desmond miał pecha. Miał pecha, że jego pra-pra-pra-przodek był asasynem. Miał pecha, że wpadł do rąk templariuszom, a potem obecnym asasynom. Był nieustannie wykorzystywany w wojnie między tymi grupami, lecz tak naprawdę nie miał wiele do powiedzenia i sam dał się w to wciągnąć. No i w końcu udało się. Animus go pożarł. W głowie Desmonda rozpoczął się szał. Choroba postaci Altaira i Ezia zbyt mocno weszła w jego głowę. Został zamknięty w Animusie, a to jego jedyna szansa przetrwania. Musi poznać wszystko, co jego przodkowie mają mu do powiedzenia. Wtedy będzie mógł się obudzić. Tak w skrócie przedstawia się pomysł na grę. Czwartą z rzędu Assassin's Creed. Po ostatnich trzech częściach nie warto skracać wydarzeń i fabuły, bo jest tych wątków stanowczo zbyt wiele. Wystarczy tylko wyjawić, że gra dzieje się w XXI wieku, lecz za pomocą specjalnej technologii możemy przenieść się do wspomnień swoich przodków. Tak też dzieje się z Desmondem, który najpierw poznał przygody Altaira, a potem włoskiego amanta Ezia Auditore da Firenze. W Revelations zaczynamy dokładnie po zakończeniu części Brotherhood i od razu jesteśmy rzucani w wir wydarzeń. Początkowo granie daje odetchnąć i serwuje nam akcję za akcją, na wiele sposobów. Potem dopiero możemy rozwijać wątki fabularne, a te są nieco zakręcone. Gramy Ezjem, pomagając naszym asasyńskim braciom w Turcji w Istambule. Albo szukamy nim kluczy do tajemniczej, ukrytej księgarni asasynów w Majsafie. Kiedy takowy klucz znajdziemy, Ezio odkrywa wspomnienia z życia Altaira, uzupełniające fabułę z pierwszej i drugiej części gry. You are spread a bit thin, Yusuf. Let me speak with the Romanis myself. I have had so little contact with them in the past. That would ease my mind. Grafika nie uległa tak bardzo zmianie, ale też nie miała powodu. Zawsze była zapierająca dech w piersiach i wyjątkowo mało wymagająca. Tak jest i teraz. Małe szczegóły, jak bardziej naturalne ruchy postaci w czasie akrobacji, albo odpadający pył ze ścian, jak łapiemy się hakiem, dodają dodatkowego uroku. Nieistotnym jest też faktem muzyka. Jest praktycznie taka sama, ale pasuje do akcji i scen wprost idealnie. Wymagania są śmiesznie małe jak na to, co dostajemy. Konstantynopol, vel Istanbul, jest ogromny, wiernie odwzorowany razem ze wszystkimi swoimi dzielnicami, podziemiami i pomieszczeniami. To robi wrażenie, lecz kto spodziewa się bajecznych widoków jak w dwójce, to się zawiedzie. Turcja ma swój swoisty klimat i jest on zupełnie różny od takich miast włoskich jak Wenecja czy Rzym. Czy zatem wygląda to gorzej? W żadnym wypadku. What is your name, brother? Altair, son of Umar. Umar? Oh yes. He was a fine man who lived as he died. With honor. Altair, we have been betrayed. The enemy has overrun the castle. You live. W grze staniemy przed wieloma nowymi wyzwaniami i ciekawymi pomysłami. Będziemy musieli kierować rydwanem, utrzymywać się na linie, zjeżdżać odpowiednio w podziemia na naszych czterech literach, starać się przegonić ludzi templariuszy. Jest tego znacznie więcej. I prezentuje się to naprawdę dobrze. Sterowanie mamy to samo, a zamiast zwykłych zadań zręcznościowych, autorzy położyli większy nacisk na pomyśle i strategię. Będziemy kształcić własnych asasynów, posyłać ich na misje, konstruować i tworzyć własne ładunki zapalne, dyrygować swoimi ludźmi w stachu, w czasie oblężeń oraz często musieć się chować przed ludźmi przeciwnikami, którzy będą chcieli nas wytropić. W Assassin's Creed Revelations spotkamy parę urozmaiceń i parę nowości. Mówię parę, bo nie jest to jakiś wielki skok do przodu, ale powiedzmy sobie szczerze, że na takowego nie ma zapotrzebowania przy tej grze. Dostaniemy do swojego oddziaływania hak, który będzie nam ułatwiał spinaczkę, pozwoli zjeżdżać na linach albo przeskakiwać nad przeciwnikiem w celu zmylenia go. Mocne ucieczki. Dodatkowo będziemy mieli też asasyński spadochron oraz broń palną dostępną od samego początku. Jak już wspomniałem, nowym trybem jest trenowanie i kształcenie swoich własnych asasynów, którzy będą mogli nam przychodzić z pomocą, albo wjeżdżać na misje do dalekich miast i krajów, posłani tam przez nas, których powodzenie zaskutkuje osłabieniem władz templariuszy.
Istanbul to miasto wojny pomiędzy państwem, które popiera asasynów, a rosnącymi w siłę templariuszami. Ludzie, jak i strażnicy, są nam przyjaźni, no dopóki nie zrobimy jakiejś większej rozruby. Gorzej rzecz ma się z Bizantyjczykami, którzy w dzielnicach przez nich zajmowanych będą chcieli nas zabić bez najmniejszego uprzedzenia. You are a mystery, auditore. Mi dispiace. I do not mean to be. It is fine. È affascinante. Sembra squisito. Gra jest niesamowicie ciekawa pod względem fabularnym, ma małe wymagania, świeższą grafikę i efekty, dużo nowych ciosów i finisherów i daje ogólną satysfakcję. Przydałoby się za to troszkę więcej miejsc i lokacji dla trybu single player oraz więcej nowości. Tak naprawdę jest to kolejna część tej samej gry z małymi urozmaiceniami. Ale czy to jest minus, to będzie kwestią sporną. No to teraz jeszcze parę słów powie nam Mr. Devlin 89. Zapraszam Cię! Niestety muszę z przykrością stwierdzić, że zawiodłem się na nowej części Assassin's Creed. Co prawda gra oferuje masę nowych funkcji i rozwiązań, ale na tym zmiany się kończą. Ten sam silnik graficzny sprawia, że gra wygląda tak samo jak poprzednia część. Strasznie nie spodoba mi się też minigierka, w której broni się daną lokację. Wygląda to tak, jakby została wepchnięta na siłę, a moim zdaniem jest ona w ogóle niepotrzebna. Jednak gra ma też dużo plusów. Otwarte olbrzymie miasto, animacje postaci, no i fabuła. Nie zmienia to jednak faktu, że w tej serii są potrzebne duże zmiany. To w wielkim skrócie, co sądzę o nowym Assassin's Creed. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć. Nie zagrać w tą grę byłoby grzechem. Jest naprawdę świetna. Fabuła i misje wciągają bez opamiętania. Czy jest to najlepszy Assassin's Creed ze wszystkich? Być może, być może. Gra zatem dostaje uczciwą ocenę 9 na 10. Dzięki za oglądanie. Dodawajcie nasz kanał na Facebooku, to nic nie kosztuje. A można być dzięki temu na bieżąco i pomagać rozwijać nasz kanał. Zapraszam na złybratbliźniak.pl oraz na kanał MrDevlin89. Z którym razem dzielimy się wyrażeniami z gier. Niebawem prawdopodobnie ujrzycie wspólne gameplaye z tym jego mościem i inne ciekawe rzeczy. Tymczasem zapraszam na jego kanał i zachęcam do oceniania, subowania, dodawania i komentowania. Zarówno jego, jak i mojego kanału. Sława wszystkim i do następnego razu. I can never forgive you, Altair. The lies you told about my family, my father. The humiliation I suffered. They were not lies, Abbas. I was 10 years old when your father came to see me. He was in tears, begging to be forgiven for betraying my family. Then he cut his own throat.